Dzień dobry w kolejnym filmie na moim kanale. Wróciłam sobie do domu, oczywiście zawiozłam wcześniej Oliwiera do przedszkola. Byłam na drobnych zakupach, musiałam kupić kilka rzeczy. I teraz weźmiemy się za wypakowanie. Ogólnie mam dzisiaj w planie zrobić przepyszne brownie bez dodatku mąki, bez dodatku właśnie glutenu. Wiecie, takie zdrowe, pyszne brownie. Będą nam potrzebne jabłka, jajka, kakao i gorzka czekolada. Także później zrobimy. Mam ogólnie też w planie zrobić dzisiaj taką fajną sałatkę z pieczonych ziemniaków, tylko że muszę zaraz te ziemniaki sobie przynieść, wcześniej ugotować i jak już będzie piekarnik chodził, no to później sobie je wrzucimy jeszcze do piekarnika. To jest jakaś wiralowa sałatka z TikToka, także chciałabym ją przetestować. Zobaczymy. Mamy tak, w roku wzięłam sobie dwie paczuszki borówek. Dwie paczuszki malin, Oli bardzo lubi. Mam tutaj takie ciasto, z tego często, gęsto robimy takie jakby pizzelinki, Oli je bardzo lubi, to jest takie ciasto francuskie. Chicken wings do rosołu, ja uwielbiam rosół właśnie ze skrzydełek, nie lubię z łódek. Czasami jak jest dodatek jakiejś tam kaczki albo wołowiny, ok, ale najbardziej lubię rosół ze skrzydełek. Wziąłam chlebek. Staramy się ograniczać gluten w naszym domu, ale no czasami wiecie, ten chleb to jest taka zaraza, że tak powiem, bo ja mam tak, że ja lubię sobie zjeść taką wiecie kanapeczkę z pomidorkiem, z ogórkiem, ze szczypiorkiem. Wiadomo, są jakby zamienniki tych chlebów bezglutenowych, ale to już nie smakuje tak samo, dlatego, tak jak mówię, ograniczamy, a wykluczymy w pewnym dniu na pewno całkiem. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Mam też buratę. Wziąłam jabłuszka, bo u nas w sumie jabłek idzie bardzo dużo, bo i do soków, i Oli bardzo lubi jeść i dzisiaj pójdzie mi chyba 4 jabłuszka do tego brownie. Później Wam oczywiście pokażę. Wziąłam też ogórka, cebula czerwona i cebula biała. Aha, jeszcze tutaj mam takie pastylki miętowe. Także to by były moje zakupy. Teraz pasowałoby mi coś zjeść, bo jeszcze w sumie nic nie jadłam i bierzemy się za to brownie pewnie i ogólnie za obiad pomału. Nie wiem totalnie, co dzisiaj zrobić na obiad i tak się zastanawiam. Ta sałatka, ale do tej sałatki też musiałabym coś zrobić, także tak. Przygotowałam sobie tutaj na szybko moje śniadanie. Oczywiście wcześniej miałam już namoczone nasiona chia. Dodałam tylko owoce, daktyle, rodzynki i śniadańko gotowe. Jem sobie moje śniadanie i przepysznie to smakuje, naprawdę. Jeszcze jak są świeże maliny, to totalnie mega smak. Zaraz muszę sprawdzić router, bo przyszedł nam nowy router. Będziemy mieć inny internet, bo powiem Wam, ten, który mamy, to jest katastrofa. Na starym mieszkaniu mieliśmy naprawdę super internet, a tutaj dodaje mi po prostu film bardzo długo i strasznie mnie to denerwuje. Teraz zobaczymy, jak będzie przy tym nowym. Mam nadzieję, że coś polepszy, bo tak jak mówię, jeśli chodzi o dodawanie filmu, to jest katastrofa. No muszę Wam powiedzieć, że tonę w prasowaniu i ten dodatkowy pokój jest minusem, dlatego że w poprzednim mieszkaniu robiłam takie rzeczy na bieżąco, no bo tak naprawdę nie miałam tego gdzie trzymać, a tutaj z dnia na dzień mówię, dobra, jutro to zrobię, dobra, jutro to zrobię i tak się nazbierało, także dzisiaj koniecznie muszę to wyprasować. Ale póki co zamknijmy ten pokój. Proszę bardzo, świeże paznokcie, wczoraj robione. W sumie została mi jeszcze jedna dłoń, dlatego że już się nie wyrobiłam, bo robiłam też u stóp i też robiłam french, a wiadomo jak z frenchem zawsze dłużej schodzi. U mnie nie zobaczycie raczej nic innego, tylko jeśli chodzi o ręce, to na ogół taki klasyk, bo zawsze ładnie to
i elegancko wygląda, a French to już totalnie. Zamówiłam tutaj dla Oliwiera kilka rzeczy, dlatego że mamy w niedzielę komunię i muszę go jakoś ładnie wystylizować. Mamy tutaj buciki. Bardzo ładnie wygląda, bo już wczoraj go ubierałam, ale nie wiem, jaka będzie pogoda. I tak się właśnie zastanawiam. No jak będzie bardzo ciepło, to po prostu założę mu spodenki zamiast spodni, albo później po prostu po kościele przebierzemy go. Te spodnie widzieliście w poprzednim bloku, domówiłam mu koszulę, którą już w sumie miał, tyle że w rozmiarze 92. I tutaj mam jeszcze taki przepiękny, elegancki sweterek. Tak jak mówię, wczoraj już go w to ubierałam, bardzo ładnie wygląda, ale jeszcze się zastanawiam, czy czasem jutro nie skoczę sobie w tym czasie, jak będzie właśnie Oli w przedszkolu, do Mannheim na zakupy. Zobaczymy. Zamówiłam jeszcze dla siebie przepiękne buty i strasznie żałuję, że niestety na mnie nie będą, dlatego chciałabym podjechać sobie jeszcze może właśnie jutro. Udałoby mi się może coś takiego kupić, bo no takie buciki są strasznie wygodne, no ale na moją szeroką stopę niestety chyba nie będą, tak mi się wydaje, nie wiem. Wczoraj mierzyłam tak na szybkiego i no powiem wam, że jakoś, nie wiem, moje stopy ogólnie naprawdę są mega szerokie i ja mam zawsze problem w wyborze takich butów lub jakichś klapek, no niestety. Zobaczymy. Zobaczcie tylko, jak pięknie te buty wyglądają i muszę wam powiedzieć, że dzisiaj jak założyłam je tak na spokojnie, to całkiem, jakoś nie wydają się, aby mnie gdzieś bardzo cisły. Nie wiem, jak tutaj między palcami, czy nie będą właśnie mnie obcierać, no ale tak jak mówię, wczoraj jakoś tak na pierwszy rzut oka myślałam, że będą niedobre, a nie są złe. Nie wiem, zobaczę jeszcze. Wyglądają bardzo ładnie i są mega wygodne. A tutaj mam numer referencyjny, jakby ktoś chciał. Wiem, że były jeszcze w kolorze złotym, czarnym. Białe spodobały mi się najbardziej. Schodzę z góry i powiem wam, że ten zapach od Twinkle Candle unosi się aż do samej góry i naprawdę pięknie to pachnie. Będę musiała zamówić sobie jeszcze teraz jakieś inne woski, bo naprawdę bardzo ładnie pachną i ogólnie teraz widziałam, że Anciaks ma chyba minus 15%. Także warto skorzystać z promocji. Uwierzcie mi, że ja naprawdę nie wiem, jak to się dzieje. Codziennie w tej kuchni sprzątam i codziennie jest bałagan. Już brzydko nawet nie powiem. Naprawdę. Teraz tak, muszę sobie zamrozić te skrzydełka z kurczaka i tutaj mam jeszcze jedne opakowanie, bo w sumie ostatnio też wzięłam. Ogólnie też muszę posprzątać naszą lodówkę. Tutaj mam też słoiki, których już nie wyrzucam, no bo będę w tym roku robić dużo przetworów. Przynajmniej takie mam założenie. Mamy cebulę. Ogólnie muszę sobie kupić takie fajne pojemniki. Widziałam na stronie Sinsay. Właśnie na cebulę, na ziemniaki. I tutaj jakbym sobie tak poukładała, to na pewno zdecydowanie lepiej by to wyglądało. Także muszę sobie zrobić drobne zamówienie. No i tak jak mówię, posprzątać w lodówce, bo jest naprawdę niezły bałagan. Ale życie. Także tak, to muszę sobie poporcjować i zamrozić. Mamy jeszcze masło. Jabłuszka sobie wyciągnę. I zrobimy sobie pewnie to brownie. Przypomniałam sobie, że przecież wczoraj wyciągnęłam rolatki wołowe na obiad dzisiaj i będę je robić tak, jak moja mama to zawsze robi, czyli z papryką, cebulą i do tego dodam sobie jeszcze ogórka korniszonego, tylko nie wiem, pewnie będę musiała zejść po niego do piwnicy. Wszystko jeszcze posmarowane musztardą i nieco keczupem. Także tak, dzisiaj będzie taki pyszny obiad i do tego ta sałatka z tych ziemniaczków. Myślę, że będzie to całkiem fajnie pasować. Także teraz sobie ogarnę tą paprykę. I będziemy sobie tą wołowinę dusić, bo ona jednak trochę potrzebuje. Myślę, że w takie paski wystarczy. Do tego pokroję zaraz cebulę i pójdę po ogórka korniszonego. Bo
Właśnie nie pamiętam, czy moja mama dodawała korniszonego, czy kiszonego, ale chyba korniszonego. Dodam sobie też cebulę czerwoną. I będzie smaczny obiad. Także tak, teraz kładziemy sobie rolatkę. Muszę oczywiście ją przyprawić jedną, drugą, trzecią sól. Pieprz. I teraz tak. Trochę keczupu, którego już chyba nie ma za bardzo, ale chyba miałam taki domowy robiony, więc będzie nawet lepszy. Także tak, smarujemy sobie to keczupem i musztardą. Jak dla mnie to jest najlepszy sos do takiego mięsa, do takich roladek. Ogólnie dzisiaj taki niedzielny obiad, że tak powiem. Dobra, i to mamy już przygotowane. Teraz... Aha, jeszcze ser! Zapomniałam o tym, że przecież musimy dodać ser. Mam tutaj przygotowany, pokrojony. Tyle, że musimy chyba dodać, bo mi braknie. Albo i nie. Akurat mam trzy plastry. Także tak, kładziemy sobie tutaj serek. Na to ogórek. Cebulka. Cebulki może być sporo. I myślę, że takie dwie papryki i zawijamy tak po prostu, tylko tutaj będziemy musieli to pospinać jeszcze, aby mi nie wychodziło, już mi tutaj uciekło. Weźmy jedną. Drugą i trzecią. Jedna rolatka gotowa. Bierzemy następną. Tutaj mamy już moją wołowinę. Dolałam sobie wino czerwone, tak aby dusiło się to teraz z winem. Mam już tutaj przygotowane składniki na nasze brownie i mam cztery jabłka. Do tego idzie jedna łyżeczka proszku do pieczenia, trzy łyżki kakao. Tutaj wcześniej sobie też zblendowałam czekoladę gorzką i mamy jeszcze trzy jajka, także teraz wrzucę sobie jajka, a później będziemy dodawać resztę składników. Tutaj mam już zmiksowane jabłka i wiecie, one też nie mają być w postaci takiej papki, tylko dobrze, aby były właśnie tak... No nie do końca zblendowane, także teraz wrzucam sobie moją czekoladę. O, jedną ręką chyba nie dam rady wbijać tych jajek. Dobra, muszę sobie odłożyć kamerę. Także tak, wbijamy sobie jajka. Jeden. Dwa. Trzy. Do tego łyżeczka prosku do pieczenia. Trzy, cztery łyżki kakao. Raz, dwa, trzy i cztery. Teraz musimy sobie to jeszcze wymieszać przez chwilę i do foremki. Jeśli chodzi o konsystencję, idealna. Teraz przełożymy sobie to do foremki i do piekarnika.
do tej wiralowej sałatki idzie jedna cebula, ogórek, pęczek koperku i pęczek takiej cebulki szczypiorku. Także teraz sobie to pokroję, ziemniaki są już w piekarniku i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Obiad przygotowany, muszę Wam powiedzieć, że ta sałatka naprawdę jest mega. Nie spodziewałam się, że będzie taka dobra. Wołowina też, myślę, że już jest zrobiona, zaraz będę próbować. A tutaj moje brownie, zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Musiałam poczekać trochę, aż wystygnie, także teraz możemy spróbować, czy aby na pewno jest takie dobre. I czy wyszło mi? Dodałam też maliny do wyglądu, ale i do smaku myślę, że też. No dzień dobry, w kolejnym dniu, mamy dzisiaj już piątek, zawiozłam Oliwiera do przedszkola, wróciłam się do domu, bo nie byłam pewna, czy wyłączyłam żelazko, na pewno każdy zna to uczucie. Muszę sobie kupić takie żelazko, które samo się wyłącza, będę miała głowę spokojniejszą, chociaż mimo wszystko wydaje mi się, że zawsze będzie ten niepokój, wyłączyłaś to, wyłączyłaś tamto. Także tak, mam w planie jechać sobie właśnie na zakupy do Mannheim, bo w sumie po pierwsze dawno nie byłam. Po drugie, jak już wiecie, mamy komunię w niedzielę i mam już pewne założenia co do mojej stylizacji, ale nie do końca jestem przekonana, także może coś sobie kupię, zobaczymy. Tak jak mówię, już naprawdę nie pamiętam nawet, kiedy ostatnio byłam, także sobie pochodzę po sklepach sama. Całkiem spontanicznie to wyszło, także jedziemy. Wziąłam sobie nawet wodę. Trzeba się napić i jedziemy, tylko coś zaczął deszcz kropić, nie podoba mi się to. Chociaż sprawdzałam pogodę i tam od godziny 10 ma być słonecznie, więc mam nadzieję, że będzie. Dobra, nie przedłużam, tylko jedziemy, a Was zapraszam do oglądania. W pierwszej kolejności idziemy sobie do Primarka. Zobaczcie tylko, ile tutaj jest pięknych rzeczy. Mamy tutaj przepiękne beżowe talerze, bardzo mi się podobają. Tutaj mamy też różowe, mnóstwo pięknych dodatków, naprawdę. Tutaj już coś na lato. Mega. Jak zakupy w Mannheim, to nie mogło obejść się bez Starbucksa. Co prawda ostatnimi czasy nie piję kawy, ale wziąłam sobie przepyszną herbatę hibiskusową, bo jak byliśmy nagrywać tutaj intro, moja mama akurat piła herbatę hibiskusową i była przepyszna, także teraz chwila dla mnie z tymi pięknymi widokami. Ogólnie czuję się teraz trochę jak w Warszawie. Pamiętam, jak byliśmy w ubiegłym roku na święta Bożego Narodzenia w Polsce. Byliśmy na początku w Warszawie i też poszłam sobie właśnie tak napić się kawki do Starbucksa, tyle że z całkiem innymi widokami, bo na Pałac Kultury. A tutaj mam fontannę w Mannheim. Zobaczcie, jaki super stary tramwaj. I tutaj można wykupić sobie taki przejazd. Bo to nie jest taki przejazd, wiecie, normalny, tyle że można wykupić, jeździć sobie po mieście i napić się jakiegoś drinka, coś zjeść. Całkiem fajnie. Jestem teraz w sklepie Reserved i znalazłam sobie taki komplet. Spodnie mi się podobają, bo naprawdę są bardzo ładne i ładnie leżą i tak się właśnie zastanawiam. To niekoniecznie, ale spodnie naprawdę ładne. A tutaj macie tipa na odpinającą się zasłonę w przymierzalni. Tutaj zobaczcie moje szklanki z pięknymi stokrotkami. A tutaj mamy jeszcze kolorowe. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda, naprawdę. Zobaczcie, jeszcze takiej gipsówki nie widziałam. Koniecznie jedzie ze mną do domu. Takie piękne, kolorowe róże. Ale się jaram tymi kwiatkami, przepiękne są. Posłużą mi też do zdjęć w sumie, paznokciowych, ale wysuszę sobie je tak jak zwykle i będą pięknie wyglądać.
byłam w kilku sklepach, ale niestety nic nie udało mi się kupić. Zastanawiam się nad tymi białymi spodniami, bo ładnie wyglądały. Lecę jeszcze do Zary. Może tam uda mi się coś kupić, jak nie, no to zobaczymy. Mannheim to moje ulubione miasto na zakupy. Lubię tutaj przyjeżdżać. Jeszcze teraz wyszło pięknie słońce. Pasowałoby mi zanieść tylko kamizelkę i kwiaty do samochodu. Z racji tej, że nie jadłam dzisiaj za bardzo śniadania, to przyszłam sobie po taki sushi box. Oni, tak jak kiedyś wspominałam, robią sobie tutaj na świeżo, także teraz sobie coś szukam, tylko jest taki wybór, że nie wiem. Szanuję bardzo za parkingi dla kobiet wyłącznie. Mam tutaj moje sushi. Wziąłam sobie taki mały box, bo Łuki dzisiaj jest w domu i będzie robił przepyszny obiad. Będą szparagi, jakieś mięsko, ziemniaki. Także ja sobie teraz to poleję sosem sojowym i przez drogę zjem. Bo tak jak mówię, już jestem trochę głodna. Jedziemy do domu. Za wiele, powiem wam szczerze, że nie kupiłam. Ogólnie muszę się wody jeszcze napić. Za wiele nie kupiłam. Myślałam też nad tymi białymi spodniami, ale później stwierdziłam, że jednak ja mam sporo tych ciuchów, więc na pewno coś tam się znajdzie. Tylko teraz tak się zastanawiam, czy nie będę żałować tego, że nie kupiłam. O Jezu, jakie dobre to sushi. Przepyszne. Jednak jak się zrobi samemu w domu, to no trochę inaczej smakuje. Wróciłam do domu i już wam pokazuję moje dzisiejsze zakupy. No za wiele nie kupiłam, ale cóż. Mamy tutaj bidon dla Oliwiera, w TK Maxie go kupiłam, fajny, bo będzie miał na wodę do przedszkola, tutaj tak fajnie otwierany. Następnie mamy takie kredki woskowe z psiego patrolu, następnie mam takie zmywalne markery i jeszcze widziałam też takie zwykłe, będzie miał co malować. I jeszcze taki piasek kinetyczny, bo ja już chciałam mu poprzednim razem kupić. Teraz trochę żałuję, że nie wzięłam jeszcze mu takiego w kolorze różowym. On już ma taki właśnie w takim kolorze jak tu. A teraz wzięłam dla niego jeszcze taki niebieski. Myślę, że się ucieszy. I dla Łukiego skarpetki. To by były moje zakupy. Aha, no i przepiękne kwiatuszki. Bardzo ładnie wyglądają. Jak je zobaczyłam, od razu stwierdziłam, że muszę je wziąć. Proszę bardzo, jaki pyszny obiadek od mężusia. Dziękuję. Teraz będziemy jeść. A kto to tak ładnie tutaj maluje? Dzień dobry w kolejnym dniu. Witam się dzisiaj z wami przepysznym śniadaniem. Zrobiłam tutaj szakszukę. Tutaj moi chłopcy pokroili arbuza w kształcie serduszek. Także teraz bierzemy się za jedzenie i życzymy miłego dnia. Dokończyłam sobie właśnie prasowanie, bo wczoraj zaczęłam, ale nie skończyłam, bo naprawdę było tego mnóstwo. I teraz muszę już powkładać tylko do szafy, ale chciałam wam pokazać jeszcze, jakie perełki udało mi się wczoraj w lumpie zdobyć. Mamy tutaj przepiękną sukienkę. Ona jest z H&M-u. Ale bardzo mi się spodobała, jeszcze była przez połowę ceny, także stwierdziłam, że sobie wezmę na lato, na jakieś wakacje będzie idealna. Bardzo ładny tutaj motyw kwiatów. Wzięłam sobie też taką bluzkę z Ralpha, zwykła, czarna, także fajnie, naprawdę bardzo ładne rzeczy. Tutaj mam też taką oversize'ową Made in Italy i zobaczcie, jaki ma fajny tutaj motyw. Myślę, że będzie bardzo ładnie wyglądać nawet do jakichś shortów w lecie. Tutaj mam kolejną zwykły t-shirt w białym kolorze, totalnie basicowa bluzeczka, także też się przyda za jakieś 2 euro. I tutaj następnie mam Somiego.
jak nowa, w ogóle niezniszczona. Naprawdę czasami warto odwiedzić lumpa. Słuchajcie, takie rzeczy tylko ze mną mogą się wydarzyć. Mój mąż ma ze mną ciekawe i szalone życie. Nie mamy zbyt wiele czasu, no bo wiadomo, jutro mamy komunię, jeszcze trochę rzeczy zostało przygotować, zrobić zakupy dzisiaj, ale stwierdziłam, że jednak fajnie by było, jakbym miała te białe spodnie. I proszę bardzo, przyjechaliśmy. Oli został z dziadkami, ogólnie dzisiaj też chcemy sobie zapalić grilla na kolację. Pracowaliśmy też cały dzień w szklarni. Ogólnie miałam dużo rzeczy dzisiaj do zrobienia i jeszcze dałam sobie to na głowę. Ciekawe masz życie z tą twoją żoną, ale dziękuję, że ze mną pojechałeś. Łuki podjechał, zaparkował w sumie, nawet nie jeszcze zaparkował, tylko ja wyskoczyłam, kupiłam, nawet już nie mierzyłam, bo wiedziałam, że ten rozmiar będzie na mnie dobry. Także mamy spodnie, jedziemy teraz do nas, do miasta i zrobimy zakupy i będziemy palić grilla, tak? Fajnie. W ogóle dzisiaj Mannheim tętni życiem. Wczoraj nie było tyle ludzi, a dzisiaj już widać, że jest piękna pogoda i bardzo dużo ludzi sobie siedzi tutaj w tych kawiarenkach, kiedy my tak posiedzimy. Bez takiego gonienia. Chciałabym tak, wiesz, wczoraj w sumie mogłam sobie tak pochodzić, ale samemu to nie to samo. A tutaj proszę bardzo, moja ulubiona miejscówka z sentymentalną wieżą i fontanną w Mannheim.